Nowoczesny instytut techniczny kształcący elitę inżynierską Europy. Takie wyobrażenia przyświecały utworzeniu Politechniki w Gdańsku na początku XX wieku. O bogatej przeszłości uczelni świadczą najstarsze budynki, laboratoria, zbiory biblioteczne. Przechadzając się po kampusie, widzimy historię w naturalny sposób splatającą się z nowoczesną teraźniejszością. Politechnika Gdańska to 22 pokolenia studentów i 4 nowe pokolenia pracowników. Uczelnia może poszczycić się jedną z najdłuższych tradycji akademickich w Polsce. Czym dla mnie jest Politechnika Gdańska? Domem, do którego przeniosłem się spod Warszawy, marząc o tym, żeby budować okręty. W 1904 roku miała miejsce pierwsza w historii inauguracja roku akademickiego na uczelni. 6 października 2014 roku mija więc dokładnie 110 lat od założenia Politechniki Gdańskiej. Burzliwe były jej losy, tak jak burzliwe były losy Polski, Pomorza i Gdańska. Rok 1945 przynosi dramatyczne wydarzenia i wielkie zmiany. Jest dla mnie uczelnią, która wróciła do Polski po wielu latach walki o jej polskość. Ta walka zaczęła się jeszcze przed pierwszą wojną. W 1919 roku oficjalne starania. Wtedy się to nie udało. W 1945 roku to się udało. Politechnika Gdańska stała się polską państwową uczelnią akademicką. Przez te wszystkie lata działalność Politechniki Gdańskiej charakteryzuje ogrom wysiłku związanego z poszukiwaniem badawczym, wielka liczba wykładów czy poważnych twórczych dyskusji. To też sporo radości z nowych odkryć, licznych osiągnięć i wyróżnień, wiele zmian, różnorodność ludzkich postaw, a także wpływ na rozwój regionu. Dla mnie, jak i dla mojego ojca, dla moich dzieci, bo w końcu trójka dzieci studiuje na Politechnice, studiowanie na Polibudzie w Gdańsku było wielkim zaszczytem, wielką przygodą. To bardzo renomowana uczelnia. No, studiowało się tak dobrze, że to dotyczy także mojego ojca, czy mnie, czy moich dzieci. To było przynajmniej 6 lat. I okupowaliśmy generalnie rodzinnie Wydział Budownictwa albo Architektury. Przedwojenna Politechnika była uczelnią wielonarodową. Dzisiejsza jest częścią globalnego świata. Nie tylko za sprawą rosnącej liczby zagranicznych studentów. Wciąż jednak wszystkim działaniom uczelni przyświeca tradycyjna alegoria nauki z wieży zegarowej. W roku jubileuszu 110-lecia istnienia Politechnika Gdańska dysponuje wielkim potencjałem. Osiągnięcia w tej dziedzinie to oczywiście zasługa naukowych osobowości. Zespół pod kierownictwem profesora Andrzeja Czyżewskiego otrzymał za CyberOko Nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii osiągnięć naukowo-technicznych 2013 roku. CyberOko służy do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce. Za pomocą systemu śledzenia wzroku, który wchodzi w skład CyberOka, pacjent może wykonywać różne ćwiczenia, które proponuje mu komputer. Na tej podstawie oceniamy stan jego świadomości, ale również pacjent może komunikować się z otoczeniem za pomocą wirtualnej klawiatury, która tu widoczna jest na monitorze za mną, i w ten sposób wysyłać wiadomości, komunikaty do terapeutów i do swojej rodziny. Studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej działający w kole naukowym KORAP od lat startują w regatach łodzi solarnych. W tym roku wygrali międzynarodowe regaty łodzi solarnych w Holandii – Dong Energy Solar Boats Challenge. Zajęli pierwsze miejsce w klasie łodzi dwuosobowych. Wykorzystujemy podczas budowy naszej łodzi po pierwsze najnowocześniejsze materiały i bardzo nowoczesne technologie. Także kadłuby są bardzo lekkie, bardzo wytrzymałe. Ponadto bardzo nowoczesne są też same układy elektryczne, które wykorzystujemy do napędu naszej łodzi. Na Politechnice Gdańskiej funkcjonuje laboratorium biomateriałów, w którym prowadzone są badania między innymi nad bioaktywnymi endoprotezami czy też implantami. W 2014 roku Politechnika Gdańska i European Dental Implant Institute Viva Dental podpisały umowę o współpracy. Partnerzy zamierzają stworzyć prototyp implantu stomatologicznego i wprowadzić go do produkcji przemysłowej.
Po 8 miesiącach intensywnej współpracy jesteśmy w trakcie składania wniosku patentowego na nowoczesne implanty stomatologiczne o określonych własnościach warstwy wierzchniej, które będą produkowane wyłącznie w Polsce. Politechnika duży nacisk kładzie na komercjalizację wyników badań naukowych. W tym celu założona została specjalna spółka Excento, która najprościej mówiąc zajmuje się zamienianiem pomysłów badaczy w pieniądze. Dotychczas udało nam się założyć 3 spółki, tak zwane spin-off. To są spółki z wykorzystaniem własności intelektualnej powstałej na uczelni oraz z reguły środków finansowych z przemysłu. Pracujemy nad kolejnymi 4, dodatkowo licencjonujemy, czy też prowadzimy wspólne badania w oparciu o komercyjne laboratoria. Politechnika Gdańska to 9 wydziałów, na których kształci się 27 tysięcy studentów. W ofercie dydaktycznej znajdują się unikatowe w skali kraju kierunki, wśród nich międzyuczelniane, inżynieria mechaniczno-medyczna czy chemia budowlana. Wiele sukcesów na swoim koncie mają studenci Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Drużyna z tego wydziału skonstruowała robota, który wygrał największe w Europie zawody Robot Challenge 2013. Tutaj co jest ciekawe w tym robocie, że on, mimo że jest taki malutki, integruje w sobie wszystkie te dziedziny, które studiujemy, czyli elektronikę, informatykę i mechanikę. Tutaj każdy z tych 3 aspektów wpływa na, powiedzmy, jak robot jest dobry. No i okazało się, że nasz robot jest jednym z najlepszych. Natomiast młodzi architekci wygrywali światowe konkursy na zagospodarowanie legendarnego wzgórza Camelo w Anglii czy opracowanie projektu budynku Straży Pożarnej w San Francisco. Postaraliśmy się stworzyć coś, co będzie odpowiadało dzisiejszym czasom. To znaczy, że ta architektura nie będzie samą architekturą w sobie, to znaczy budynkiem, ale jednak trochę wymieszamy w to inne po prostu dziedziny nauki. Zaproponowaliśmy projekt, który składał się z 3 części. Z siedziby głównej Straży Pożarnej, z przestrzeni publicznej, która miała uczcić pamięć i żyjących oraz w ogóle funkcjonującą Straż Pożarną oraz jakby takiego naszego głównego elementu, czyli lotniskowca, mobilnego centrum reagowania kryzysowego, które może obsługiwać całe wybrzeże zachodnie Stanów Zjednoczonych. Politechnika Gdańska należy do najczęściej wybieranych uczelni. 4 raz z rzędu plasowała się na 2 miejscu w ministerialnym rankingu mierzącym popularność uczelni wśród kandydatów na studia. Absolwenci Politechniki z łatwością znajdują pracę po ukończeniu studiów. Nierzadko z sukcesem tworzą i prowadzą własne firmy. Politechnika Gdańska to dla mnie przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy wiedzę zdobywają, tak jak ja, jako student, a też ludzie, którzy starają się tą wiedzę przekazać. I można się paradoksalnie nauczyć wiele od jednej grupy i od drugiej grupy. Politechnika daje i ta wiedza i ci ludzie dają pewność siebie. Mogę dzięki temu, że tu byłem, mogłem stwierdzić, jaka jest moja wartość i potem zdecydować, że chcę pracować w jakiejś firmie, a potem zdecydować, że chcę założyć swoją własną firmę. Co ważne, jak wynika z ogólnopolskiego badania, zarobki absolwentów Politechniki Gdańskiej pod względem wysokości są na 3 miejscu wśród absolwentów szkół wyższych w kraju. Wielką wagę Politechnika Gdańska przywiązuje do rozwoju. Celem projektu Inżynier Przyszłości jest nowy model kształcenia. Na realizację tego projektu, który powstaje przy współudziale środków europejskich, uczelnia otrzymała ponad 67 milionów złotych. Inżynier Przyszłości w centrum stawia studenta i kształtowanie jego umiejętności inżynierskich, planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia. Przykładem pracy zespołowej, międzywydziałowej jest projekt SIMLE, budowy symulatora lotu. W ten sposób przyszli absolwenci uczą się samodzielnego określenia problemu, a następnie poszukiwania drugiego rozwiązania. Muszą wykonać projekt, doprowadzić do jego realizacji i ocenić osiągnięty wynik. W ramach projektu Inżynier Przyszłości trwa również realizacja nowych inwestycji. Powstaje budynek nanotechnologii B oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Rozbudowa i modernizacja istniejących budynków pozwoli stworzyć pomieszczenia warsztatowe, w których studenci będą mogli realizować planowane projekty. Tak ważna dla Politechniki współpraca z biznesem realizowana jest przez utworzone już i powstające na uczelni centra, jak Centrum Nanotechnologii,
gdzie prowadzone są badania na poziomie atomu, Centrum Energetyki Odnawialnej LINTE, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Technologii Informacyjnych TASK. Niezwykle ciekawym projektem jest planowane Centrum Eko-Innowacji, które będzie pierwszym tego typu centrum w Polsce realizującym ideę miast ekologicznych. Przykładem współpracy z biznesem jest też budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która powstaje przy znaczącym udziale inżynierów z Politechniki Gdańskiej. Współpraca z biznesem, lepsze warunki nauki i eksperymentowania. Wszystko to ma pomóc w kształceniu inżynierów na miarę XXI wieku. Politechnika Gdańska jest uczelnią techniczną z akademickimi tradycjami, ukierunkowaną na nowoczesność, w tym nowe technologie czy innowacyjne rozwiązania. Tutaj można znaleźć wspaniałych ludzi, zweryfikować swoje możliwości, zmierzyć się z wyzwaniami. Ambitne cele strategiczne, zharmonizowane z pasją pracowników i studentów, zapewniają uczelni rozwój i prestiż.